Rozkopane ulice i spór o kilka milionów złotych. Po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą Mysłowice i Tramwaje Śląskie szukają kolejnego, który dokończy wykonane nawet nie w połowie prace w centrum miasta. Zanim to nastąpi, mieszkańcy muszą się jeszcze trochę pomęczyć. Łukasz Kądziołka. Miała być wielka metamorfoza, a jest wielki chaos. Tak wyglądała przebudowa w Mysłowicach na początku roku. A tak wygląda dzisiaj. Po kilku miesiącach niedokończone torowisko tramwajowe zdążyło już zarosnąć. Trudno się dziwić, że mieszkańcy nie są zadowoleni. Bez jakiegoś skutku, nie wiem dlaczego. Brak pieniędzy czy gospodarność taka, nie wiem. Przebudowa obejmująca ulicę Bytomską, Starokościelną, Szymanowskiego i Powstańców miała zakończyć się rok temu, a od kilku miesięcy na placu budowy nic się nie dzieje. Nie jest to z winy miasta, nie jest to z winy Tramwajów Śląskich, tylko wykonawcy. Mimo że wykonawca, firma NDI z Sopotu, dostała więcej czasu, to nie wywiązywała się z umowy. Były zastrzeżenia nie tylko dotyczące terminu, ale również jakości wykonywanych prac. Po inwentaryzacji okazało się, że poprzednia firma wykonała około 30% prac, także jest przed nami dużo roboty. Natomiast cała inwestycja w tej chwili będzie podzielona na 4 etapy. Oczywiście one będą wszystkie wykonywane równolegle. Najdłużej będzie trwał etap związany z budową ronda, bo on będzie trwał 5 miesięcy. W tym tygodniu ogłoszony został przetarg na dokończenie inwestycji, a równolegle Tramwaje Śląskie starają się odzyskać pieniądze od poprzedniego wykonawcy. Część kar została ściągnięta z gwarancji, a kolejna część została potrącona z wystawionych przez NDI faktur za wykonane roboty. W zakresie pozostałej części kar w wysokości ponad 1 800 000 zł. Planowane jest złożenie sądowego pozwu przez spółkę. Wiadomo też, że dofinansowanie unijne nie przepadnie, bo zostanie wykorzystane przy innych inwestycjach. Wybrana w trwającym przetargu firma będzie miała 5 miesięcy na doprowadzenie przebudowy do końca. Miasto liczy na to, że wiosną tramwaje linii 14 ponownie wrócą na tory, których jednak na razie nie ma.